Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Stajemy dziś na progu Wielkiego Tygodnia. Pan chce, aby ten tydzień był inny niż wszystkie inne w naszym życiu. Rozpoczyna go Palmowa Niedziela z uroczystym, radosnym wjazdem Jezusa do Jerozolimy, a zakończy odgłos gwoździ przebijających ciało Jezusa i cisza grobu, by na koniec znów wybuchnąć radością ze zmartwychwstania Pana. Niech nie zabraknie nas dzisiaj wśród witających Jezusa z gałązkami palmowymi w ręku, ale jeszcze bardziej niech nie zabraknie nas wśród świętujących radość poranka zmartwychwstania. Na dzisiejszą uroczystą liturgię Niedzieli Palmowej zapraszamy Państwa do parafii i kościoła świętego Józefa w Zabrzu. Przewodniczyć będzie ksiądz biskup Sławomir Oder, biskup gliwicki. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pokój wam. Z Duchem Twoim. Drodzy bracia i siostry, przez 40 dni przygotowywaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchody misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy, uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem, i spraw, abyśmy, idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie pasje.
z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfagen na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie ośle i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: powiedzcie córze syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślice i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze. Inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: kto to jest? A tłumy odpowiadały: to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, naśladując rzesze, które uroczyście witały Pana Jezusa, idźmy w pokoju. Thank you.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki, na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudzamy ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Oto Słowo Boże. O Bogu niech będą dzięki. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają wargi i potrząsają głowami. Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, niech go ocali, jeśli go miłuje. Opadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców, przebodli moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie moje kości. Dzielą między siebie moje szaty i los rzucają o moją suknię. Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, pomocy moja śpiesz mi na ratunek. Będę głosił swym braciom Twoje imię i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych. Chwalcie Pana, Wy, którzy Go wielbicie, niech sławi Go całe potomstwo Jakuba, niech się Go lęka całe potomstwo Izraela. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci
i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza. Jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali spożywanie Paschy? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami, a gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: chyba nie ja, Panie. On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: czyżbym ja, Rabbi? Odpowiedział mu: tak, ty. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wówczas Jezus rzekł do nich: wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane: uderzę pasterza, a rozproszą się owce ze stada. Lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei. Odpowiedział mu Piotr: choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł: zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr: choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Podobnie też mówili wszyscy uczniowie.
Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty, niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Potem wrócił i zastał ich śpiących, bo oczy ich były zmorzone snem. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa. Potem przyszedł do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto blisko jest mój zdrajca. Gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z 12, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: Ten, którego pocałuję, to właśnie on. Jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: Witaj, Rabbi. I pocałował go. A Jezus rzekł do niego: Przyjacielu, po co przyszedłeś? Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: Włóż miecz na swoje miejsce, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż 12 zastępów aniołów? Jakże więc wypełnią się pisma, że tak się stać musi? W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie ująć. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili go do najwyższego kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. A Piotr szedł za nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Lecz nie znaleźli, chociaż występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęło dwóch, mówiąc: On powiedział: Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu 3 dni go odbudować. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do niego: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie? Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do niego: Zaklinam cię na Boga żywego, powiedz nam, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu odpowiedział: Tak, ja nim jestem. Ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Zbluźnił, na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Jak wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: Winien jest śmierci.
Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali go i szydzili. Prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył? Piotr zaś siedział na zewnątrz, na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: Nie wiem, o czym mówisz. A gdy poszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: Ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: Nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i rzekli do Piotra: Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo nawet twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka. A natychmiast zapiął kogut. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który powiedział: Nim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Związawszy go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. Lecz oni odparli: Co nas to obchodzi, to twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki w stronę przybytku, oddalił się, a potem poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbony świątyni, bo są zapłatą za krew. Po odbyciu narady kupili za nie pole garncarza na grzebanie cudzoziemców. Dlatego pole to aż po dzień dzisiejszy nosi nazwę pola krwi. Wtedy wypełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz. Wzięli 30 srebrników zapłatę za tego, którego oszacowali synowie Izraela, i dali je za pole garncarza, jak mi rozkazał Pan. Jezusa zaś postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, także namiestnik bardzo się dziwił. A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat: Którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na krzyż z nim. Namiestnik powiedział: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Na krzyż z nim! Piłat, widząc, że nic nie osiąga, wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał: Krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Uplutłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: Witaj, królu żydowski! Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie.
A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejsce czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy i siedząc tam pilnowali go. A nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy. To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: Innych wybawił, siebie niech może wybawić. Jest królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał mu pić. Lecz inni mówili: Zostaw, popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie ten był Synem Bożym. Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Były wśród nich Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, winął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu. Nazajutrz, to znaczy po dniu przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: Po 3 dniach powstanę. Każ więc zabezpieczyć grób aż do 3. dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie i nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze od pierwszego. Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie, zabezpieczcie grób, jak potraficie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż.
Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, drogie dzieci Boże. Niedziela Palmowa jest bramą do Wielkiego Tygodnia, wejściem w najważniejsze obchody roku liturgicznego Kościoła. Dzisiejsza liturgia wprowadza nas bowiem w przeżywanie tajemnicy naszego zbawienia, które dokonało się przez ofiarę Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, narodzonego z Maryi Dziewicy. Kolejne dni tego tygodnia będą nas przybliżały do kulminacyjnego momentu historii zbawienia, jakim jest święte Triduum. Pozwoli to nam w klimacie wiary uczestniczyć w tym świętym misterium i towarzyszyć Chrystusowi w Jego paschalnej drodze. Niedziela Palmowa jest też niejako soczewką, przez którą możemy przyjrzeć się postawie samego Zbawiciela, ale i ludziom, których spotykał na swej drodze. Jest to czas poznawania w szczególny sposób serca Boga i serca człowieka. Czas uczestniczenia w tym odwiecznym zmaganiu się dobra i zła, prawości i nieprawości, światła i ciemności, miłości i nienawiści. Będziemy w tych dniach świadkami tego odwiecznego pojedynku między Bogiem a szatanem o serce i duszę człowieka. Pojedynku, którego stawką jest ludzkie szczęście, wolność i ostatecznie życie wieczne. Będziemy świadkami owego zmagania, patrząc na zdradę Judasza, który za 30 srebrników sprzedaje swego mistrza, jak i na konsekwencje tej zdrady, która prowadzi do desperacji i targowania. Będziemy także świadkami zaparcia się Piotra i jego nawrócenia, winy zmytej łzami, żalu i miłosierdzia Bożego. Staniemy ze zdumieniem wobec bezkrytycznego tłumu, który w niedzielę entuzjastycznie wita Jezusa słowami Hosanna synowi Dawidowemu, zaś najbliższy piątek na skutek oszczerczej agitacji domaga się jego śmierci, żądając od Piłata, ukrzyżuj go. Będziemy świadkami manipulacji prawdą przez tych, którzy przelękli się Chrystusa i niesionej przez Niego duchowej rewolucji. Ten Chrystus, zdradzony, osądzony na podstawie niewiarygodnych oskarżeń i zmanipulowanych świadectw, ubiczowany, opluty, obnażony z szat i ukrzyżowany, we wszystkim, czego doświadcza i co go spotyka, jest Panem. To On jest protagonistą. On, który mówi, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. To On, wbrew przekonaniu zaślepionych nienawiścią i próbujących ugrać swoje krótkowzroczne plany polityczne małych ludzi, jest tym, który nadaje bieg wydarzeniom. Jest Panem historii. Nadaje jej nowy bieg. Wiemy z Pisma Świętego, że to wszystko musiało się wydarzyć, aby wypełnił się Boży zamysł zbawienia człowieka i objawiła się Boża chwała. Posłuszeństwo Chrystusa, Jego pokora, Jego uniżenie, Jego odrzucenie przez niewdzięczny tłum wpisane są w tę historię, której ostatnim słowem nie jest krzyk ludzkiej ciżby podburzonej przez manipulatorów pragnących osiągnąć własne doczesne cele, ale radosny okrzyk Alleluja,
zwiastujący światu zmartwychwstania. Ten krzyk objawia ludziom radość Chrystusa zwycięzcy i wyzwolenie człowieka z jazma grzechu, ze zniewolenia przez zło i z lęku przed śmiercią. Radosny śpiew towarzyszący ludowi Bożemu na drodze nowego człowieczeństwa. Chociaż niektórym ludziom wydawało się, że Chrystus przegrał i odszedł do lamusa historii, to przecież On zwyciężył swym posłuszeństwem i miłością do końca. A jako zwycięzca objawił moc Bożą i oblicze Boga. Objawił Boga, który mocą miłosiernej miłości zwycięża wszelkie ludzkie zło, grzech i śmierć. Podczas Wigilii Paschalnej zostaną wyśpiewane słowa radosnego hymnu Exultet, będącego przesłaniem dobrej nowiny o zmartwychwstaniu, która wnosi do ludzkich serc światło i nadzieję. Wybrzmią w tej pieśni także słowa o błogosławionej winie, felix culpa, opatrznościowej winie człowieka, która otworzyła dla nas serce Boga. W następstwie upadku człowieka Bóg, który nigdy nie ustał w swym poszukiwaniu dobra dla dzieła swych rąk, zesłał nam Zbawiciela Jezusa Chrystusa, swego Syna. Wszystkim zaś tym, którzy Go przyjęli, dał On moc, by stali się dziećmi Bożymi, synami w Synu Bożym i dziedzicami nadziei na życie wieczne. Słowo o zwycięstwie życia nad śmiercią, potwierdzone zmartwychwstaniem Chrystusa, jest najlepszą i najbardziej radosną nowiną w ludzkich dziejach. Jest ono przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nie da się go zagłuszyć, ani też wykreślić z serc i pamięci ludzi. Także wtedy, gdy Jezus i Jego Kościół głoszący prawdę o zbawieniu człowieka staje się dla niektórych na nowo znakiem sprzeciwu. Drodzy siostry i bracia, w przeżywaną dzisiaj przez Kościół pamiątkę Niedzieli Palmowej z rządzeniem Bożej Opatrzności wpisuje się kolejna rocznica odejścia świętego Jana Pawła II do domu Ojca. Ileż analogii nasuwa się nam w tym pamiętnym dniu, gdy patrzymy na to, czego doświadczał i co przeżywał Pan Jezus, a także gdy widzimy to, co obecnie dzieje się wokół osoby świętego papieża, naszego rodaka. Ileż to razy znosiliśmy wspólnie radosne okrzyki, witając go w ojczyźnie. Za każdym razem, gdy pielgrzymował do ojczyzny, gromadził ogromne rzesze ludzi i budził ogromny entuzjazm. Był dla nas ucieleśnieniem i spełnieniem naszych nadziei. Zawsze kierował do nas słowa pełne mądrości, otuchy i pokrzepienia, otwierając przed nami nowe horyzonty, o których wówczas nie śmieliśmy nawet marzyć. Niestrudzenie rozbudzał w nas miłość do wszystkiego, co Polskę stanowi, do ojczystej ziemi, do narodu, do jego dziejów, mowy i kultury. Dla wielu z nas zdumiewa i dotkliwie boli to, że usiłuje się obecnie po raz drugi dokonać zamachu na świętego papieża i tym razem w naszym kraju. Policzkowany i postawiony wobec fałszywych oskarżycieli, Chrystus nie stawiał oporu, ale też nie omieszkał zapytać tych, którzy dążyli do jego śmierci, za które ze swych słów i uczynków doznawał z ich strony odrzucenia i zniewagi. I dzisiaj, patrząc na ten festiwal zła i niewdzięczności, możemy pytać, za które ze słów i czynów jest tak poniewierana pamięć świętego Jana Pawła II. On uczył nas prawdy, przypominał o naszej godności, był przewodnikiem do wolności. On uświadamiał nam, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Przychodził do nas ze słowem przebaczenia i przesłaniem Bożego miłosierdzia. Głośno upominał się o nasze prawa w pamiętnych czasach zniewolenia i stanu wojennego. On budował mosty pojednania i zachęcał do społecznej solidarności, kładąc podwaliny pod cywilizację miłości. Bronił rodziny, życia od chwili poczęcia do jego naturalnej śmierci.
Uczył nas przebaczać, sam przebaczając temu, który chciał go zabić. Niósł przesłanie Ewangelii i mocą jej prawdy zasiewał ziarna duchowej rewolucji. I dzisiaj prawdziwa odnowa serca człowieka w duchu Ewangelii budzi lęk tych, którzy świadomi mocy słów o godności człowieka, dziecka Bożego w Chrystusie, usiłują tę prawdę ukryć i przesłonić iluzją alternatywnego szczęścia. Ostatnie słowo należy do Boga. To On pośród ludzkiej nieprawości pisze swoją historię miłości i prawdy. W świecie skażonym nienawiścią i zakłamaniem Chrystus głosił wiecznie żywą prawdę o Bogu, który jest naszym Ojcem, pełnym miłości, przebaczenia i miłosierdzia. Idąc drogą posłuszeństwa Bożemu planowi zbawienia, Jezus prowadził ludzi ku życiu i wolności. Wyznaczył nam drogę, którą podążyło za Nim wielu uczniów zapatrzonych w Niego, tych, którzy na zło nie odpowiadali złem, ale zło dobrem zwyciężali. To oni są prawdziwymi zwycięzcami, ci, którzy wśród nas zostawili ślady świętości i zapach czystej Ewangelii. Drodzy bracia i siostry, wchodząc w święty czas Wielkiego Tygodnia, w tak bolesnym czasie, kiedy jesteśmy świadkami bezprecedensowych i bezpodstawnych ataków na pamięć i godność człowieka świętego, proroka i przewodnika na drodze prawdy i wolności, nie ustawajmy w wierze, że Bóg jest Panem historii. Do Niego należy ostatnie słowo. Z tego, co człowiek próbuje zniszczyć swą nieprawością, Bóg potrafi wyprowadzić dobro. Może niekiedy trzeba zła, aby tym głośniej i piękniej wybrzmiało dobro? Może trzeba zadrżeć wobec uwodzicielskiej siły fałszu, aby bardziej zapragnąć prawdy i głębiej doświadczyć radości i wolności dzieci Bożych, tej wolności, do której wiódł nas swym życiem i słowem święty Jan Paweł II. Trwajmy więc w pełnym nadziei i oczekiwaniu na objawienie się chwały Boga i ostatecznego zwycięstwa prawdy. W naszym życiu i budowaniu codzienności, zasłuchani w mądrość, której uczył nas święty papież Polak, bądźmy świadkami przemieniającej i wyzwalającej mocy Ewangelii Chrystusa. Niechaj przez nasze życie głoszona będzie światu prawda i radość zmartwychwstania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia. Jako znajmie pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
Jezusowi, który przychodzi do nas, aby nas zbawić, przedstawmy nasze prośby i potrzeby ludzkości. Módlmy się za Kościół Święty, aby z owoców męki i zmartwychwstania Chrystusa czerpał siły do odnowy życia swoich wiernych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, obecnego wśród nas biskupa Sławomira oraz wszystkich biskupów, aby pełni Ducha Świętego głosili światu tajemnicę miłości Bożej objawionej na krzyżu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny, by wpatrzone w Chrystusa, oddające życie za braci, wzrastały we wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich diecezjan, a szczególnie parafian, aby ich miłość umacniana przez rozważanie męki naszego Pana rozlewała się na wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich zmarłych, a szczególnie polecanych dzisiaj zmarłych męża i tatę Eugeniusza Obierak, rodziców z obu stron, zmarłych z rodziny Bratków, Kępów i Płowców, a także za zmarłą Urszulę Uber, jej męża Herberta oraz za zmarłych rodziców, aby jak najszybciej mogli dostąpić radości nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj. Módlmy się za nas, uczestniczących w Najświętszej Ofierze, byśmy przez owocne korzystanie z sakramentów świętych przygotowali się dobrze do świąt paschalnych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie nasz Boże, Królu i Zbawicielu, usłysz modlitwę, którą zanosimy do Ciebie, rozważając Twoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Spraw, abyśmy nie porzucili drogi, którą nam wskazałeś, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Panie nasz Boże, przez mękę swojego Syna pojednaj nas ze sobą. Nie zasługujemy na to z powodu złego życia.
lecz ufamy, że najświętsza ofiara wyjedna nam przebaczenie u Twojego miłosierdzia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze. Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, wolny od grzechu, cierpiał za grzeszników i nie mając winy, przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odpokutować zbrodnie świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. Dlatego z wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie, z radością wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sław, aby lud Twój wzrastał w miłości. Raz z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem obecnym wśród nas, Sławomirem, biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją,
ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym sakramentem, a przez śmierć Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w które wierzymy. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cele naszych dążeń przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu kończy się liturgia Niedzieli Palmowej, rozpoczyna się Wielki Tydzień. Bardzo dziękujemy, że zechcieli Państwo być z nami. Zapraszamy do wspólnego przeżywania Wielkiego Tygodnia, do refleksji nad cierpieniem, śmiercią, ale przede wszystkim zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.